warto korzystać z pięknej, słonecznej pogody, bo to mogą być ostatnie pogodne dni tych wakacji. Już od wtorku sytuacja się zmieni, zrobi się deszczowo. Tymczasem sprawdźmy, co dokładnie przyniosą najbliższe godziny. Małgorzata Rumszek, oto szczegóły. Pomorze znajduje się pod wpływem klina wyżu znad Skandynawii. Napływa wprawdzie dużo chłodniejsze powietrze z północy, ale sporo słońca zapewnia jeszcze całkiem letnie temperatury w dzień. Niestety, noce są wyraźnie chłodniejsze. Pogodną aurą nacieszymy się tylko do wtorku, w drugiej połowie tygodnia na kilka dni pojawi się niż, przynosząc deszcze i wieszcząc koniec wakacji. Wtedy też termometry nie będą pokazywać więcej niż 20 stopni. W nocy zachmurzenie małe, nawet do bezchmurnego nieba, wiatr słaby i umiarkowany. Na termometrach od 11 do maksymalnie 14 stopni na północy. Gdańskie barometry wskazują 1020 hektopaskali i ciśnienie jeszcze wzrośnie. Jutro słońca nie powinno zabraknąć. Wiatr nabierze prędkości, zwłaszcza nad morzem, gdzie chwilami może być dość silny. Termometry pokażą od 18 do 20, a nawet 21 stopni w okolicach Kwidzyna. Ciśnienie będzie wysokie i nadal będzie nieznacznie rosnąć. Na Bałtyku w nocy dominować będzie kierunek północno-wschodni. Wiać będzie do 4 stopni w skali Beauforta. Jutro kierunek się nie zmieni, ale wiać będzie już silniej do 7 stopni w skali Beauforta. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Thank you.